Dzień dobry Państwu, serdecznie dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj mam asystenturę, ponieważ nabiera doświadczenia pani Anna, ale żeby zobaczyć, co z innymi psami jest. W poprzednim odcinku był, czego nie lubi nasz kamerzysta, że w poprzednim odcinku, bo ma problem, ale ja będę swoim stylem jechał. Kochani, a jaki dziś pies będzie? Otóż absolutnie pierwszy w moim życiu taka rasa psa, zupełnie nie z grupy psów myśliwskich. A jaka to rasa? Border Collie, czyli owczarek właśnie, który służył za dawnych czasów. I teraz, drodzy Państwo, bardzo ważna rzecz jest. Dlaczego ja się nad tym tak roztkliwiam, rozczulam? Bo telefonujecie, dzwonicie, piszecie. Panie Jacku, no może myśliwskiego psa bym nie chciał kupić, ale no coś takiego, co nie poluje, a jest bardzo jakie? Inteligentne. Dziękuję. Będę bliżej stał, żeby, bo mikrofonu nie ma. Bo są inteligentne. A dlaczego są inteligentne? Pytanie? A to już nie wiem dlaczego. Dlatego, że przez wiele dziesiątków, jak nie setek lat, była tam krótka sprawa. Uzdolnione na młodzież dostawała nominację, żeby być mamą i tatą w przyszłości, a nieuzdolniona młodzież, niestety, mówiąc krótko, no, była, nie miała prawa rozrodu. I co się dzieje? Te inteligentne pieseczki są naprawdę godne polecenia. Jednakże, one potrzebują wyrazistego przewodnika. Potrzebują tego, który im pokaże jakiś zamiennik do tego, do czego były stworzone ich dziesiątki, setki pokoleń. Bo proszę Państwa, no przez moje życie, jeszcze wcale nie takie długie, to ja przerobiłem już naprawdę dużo pokoleń wyżłów. Swoich, prywatnych. A co mówić? Ci hodowcy, co żyli 100 lat temu, 150 lat temu. I te geny, jeżeli dostaną docenienie, jakieś takie odpowiednie podejście do nich, to one będą szczęśliwe w swoim życiu w mieście. Bo jeżeli taki border collie gdzieś tam na Nowej Zelandii albo gdzieś tam jeszcze indziej pilnuje owiec i on świetnie jest tak wyselekcjonowany przez te setki pokoleń tych psów, a dziesiątki pokoleń samych hodowców, czyli tych, którzy chcieli, żeby te pilnowały, zaganiały ludzi, po prostu nas ludzi. To w tym momencie dochodzi do tego, że chciałbym polecić tę rasę, Border Collie, ale tylko dlatego i dla tych ludzi, którzy im zapewnią, drodzy Państwo, zapewnią im atrakcje intelektualne. Bo ponieważ, jeżeli będzie tak, że weźmiemy sobie Border Collie naprawdę z dobrego źródła i on te geny ma pure, czyste, to on biedny, kochani, będzie, jak tylko i wyłącznie będziecie go traktowali jak zwyczajnego pieseła. Takiego ze schroniska, albo gdzieś tam od pani Kasi, gdzieś tam ze wsi, bo się tam szczeniaczki urodziły. To jest dramat dla nich. Co się dzieje z tym psem, którego ja teraz wam Państwu pokażę? Stop, klatka, nie będę szedł cały czas dalej. Muszę to powiedzieć, bo potem mogę zapomnieć. Jeżeli owczarkowaty, tak jak Border Collie, nie będzie miał stada owieczek, bo żyje w Warszawie, w Krakowie, w Toruniu, w Bydgoszczy, w Gdańsku, to nie myślcie sobie, że on będzie szczęśliwy i nie myślcie sobie, że on nie wpadnie na pomysł, że on sobie sam takie stado owieczek będzie wymyślał. Ten pies, którego Państwu zaraz zaprezentuję, to właśnie to pokazał mi, to też jest piesek po przejściach, ale to później, pokazał mi przy tych właścicielach, jak przyjechali z dużego miasta, z Warszawy, że on nie widząc tych stada, kierni, łowiecek,
to on poszukiwał zamiennika. Tak jak dobry mechanik samochodowy, żeby obtanić trochę, to zamiennik filtra, zamiennik czegoś. A co było zamiennikiem dla border collie, drodzy Państwo, na tych łąkach? Jak łowieczek nie ma, proszę bardzo, najazd na łąki. Nie. I na mnie z powrotem. Drodzy Państwo, tutaj akurat tych norek, dziurek w ziemi od nornic nie widzę, bo akurat tu stoimy. On był absolutnie przekonany, że myszki polne i nornice to są jego owieczki. Mało tego, ja zobaczyłem, że ten instynkt u niego był już tak silny, spaczony, zboczony, że on te myszki, tak by te łowieczki chciał wykopać z ziemi. Ja mówię do tych państwa, mówię, proszę państwa, ten pies ma stosowny wiek, bo to jest w porównywalnym wieku do koleżanki tutaj Wachtelhunda. Jeżeli widzieliście, że on kopie coś tam, to nie dlatego, że on jest głupi, tylko dlatego, że on poszukuje. On jest poszukujący swojego miejsca na ziemi. Na ziemi. W związku z powyższym, dla niego owieczki to się zrobiły mysz. No dużo mi czasu to zajęło, żeby mu to wykancypować. Jaki dałem zamiennik prawidłowy? Aport. Możemy teraz powoli, bo mam koncepcję. Aportowanie. To jest jego łowieczka. Nawet jest troszeczkę taka uwłosiona. No można by dać może z baraniej skórki, no ale już nie bądźmy aż tacy ortodoksyjni. I co się dzieje dalej? Ten piesek o wdzięcznym imieniu Kido miał rzucane frisbee. Na takiej zasadzie. Wściekał się totalnie, bo to było takie, że on już jak tylko widział, to skakał, wyskakiwał. Nawet udrapał, nie? Bo widzi frisbee. Frisbee może być w pewnym momencie jakimś fajną zajawką, ale nie do końca zabawką, zajawką. Jak on wracał nawet z przedmiotem bez skórki, zamiast frisbee, to podbiegał, przyklękiwał, czy tam się kładł i zaczął to nagryzać. I nie chciał oddawać człowiekowi. Miał absolutne zawłaszczenie tego terytorium i tego przedmiotu. Ten piesek jest porównywalny, jest około tam 4 tygodni niespełna u mnie. Zobaczymy, myślę, że już Państwu się uda, mam nadzieję, bo myśleć to jest co innego, a wiedzieć, a przypuszczać, że zobaczycie, jakie są postępy i ten zwierzak naprawdę zaczyna się w czymś odnajdować. Bo ponieważ do tej pory, no to on był, a to myszy, a to frisbee, które można gryźć, ten plastik aż trzeszczy. I nieszczęśliwy całe życie. Nie umiał warować. Mało tego, jego właściciel, nowoczesny człowiek miastowy, z naszej stolicy, to on cały czas do tego psa to robi, co ty już nie robisz ze swoim psem. Kido. Pies ma na imię Kido. Kido, Kido, chodź. Kido, nie ciągnij. Kido, noga. Kido, siad. Kido. Kino. Proszę Państwa, to jest kino, nie kido. W tej chwili ten pies wie, nie róbcie tego błędu, że pierwszoplanowe jest imię. Mateusz kręć, Mateusz zmień przesłonę, Mateusz idź do tyłu, bo człowiek to jest to w stanie zrozumieć. Abstrakcyjnym sposobie logicznego rozumowania, abstrakcyjnego. Natomiast zwierzę jest bardzo mądre i inteligentne, ale w pewnym momencie chce mieć krótki przekaz i komunikat. Siad, to siad. Waruj, to waruj. Naprzód, to naprzód. I on wtedy ma niezaśmiecony pojemnik umysłu na dodatkowe zakłócenia. Kido naprzód, kido noga. Czyli co, wszystko z kidem? One nie są w stanie tego, proszę Państwa, zrozumieć. Pojąć. Ewolucyjnie matka natura nie dała im czegoś takiego. I dlatego zachęcam Państwa, żebyście wyciągnęli naukę z tego właśnie naszego programu. Weźmiemy zaraz Kidu. I są duże zmiany. Ten psina już nie nagryza. No, teraz się wycofał, ale pokażemy to w materiale. Idziemy po wdzięcznego Border Collie. Mam nadzieję, że materiał się uda.
Państwu coś się znowu rozjaśni w Waszych pojemnościach, mentalnościach i tak dalej, a przy okazji Anna też popatrzy, bo dzisiaj nagrywamy ten sam materiał, w sensie tego samego dnia, jak działa inny pies, rówieśnik, prawda, z innej grupy psów. Zapraszam do materiału. No bardzo ładnie. Naprzód. Oto właśnie i gwiazda naszego spektaklu. Kiduś. Dobry piesek i znowu spokojnym tonem mówimy. Naprzód biegaj. Uczyła się? No, naprzód biegaj. Dobrze. Bardzo ładnie, dobrze. Zaraz mu zastosujemy zgubę, proszę Państwa. Czyli zaginioną owieczkę na hali. Wiadomo, jeszcze muszę u niego zrobić chęć i umiejętność przejść przez rzekę, bo jak owieczka przeskoczy przez rzeczkę, to co to za pies Juhasa, górala, innego gospodarza, co powie tak, a to owieczka przeskoczyła, to ja już tylko do rzeki ją szukałem zagonić, a jak już za rzeczką, to niech se idzie, wilki niech ją zjedzą, więc jest to błąd mentalny. Dobrze, pilnujesz nas, telefon dzwoni, nie odbieramy, okej. Dobrze, teraz kamera niech patrzy, tutaj zostawiam zaraz po nóżce. Tylko pies mnie podgląda, można też najazd jak pies mnie podgląda, bo on już wie, że to może coś być. I teraz upust, dobrze. Dobrze. Naprzód. Krótko się trzymam, też kontaktowy. Fatalnie chodził przy nodze i przez te cały czas wypowiadanie jego imienia Kido, 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 my w kompletnym rozgardiaszu, w kompletnej niewiedzy, w kompletnym wszystkim chaosie. W tej chwili już widać, że zwierzak powolutku nabiera fajnych rzeczy. Najazd na pieska jeszcze też. Widzicie Państwo, mówiłem o tym, że te norniki tak wykopywał, a tutaj jest pełną tutaj tych, dobry piesek, dobrze. Dlaczego bym polecał tego psa, taką rasę, dla ludzi ambitnych, co go nie zachwaszczą, nie odstawią mu atrakcji wszelakich, bo ponieważ on zawsze sobie znajdzie jakąś owieczkę, może być to głupie cokolwiek i będzie mu przykrzał życie. Więc jeżeli brać takiego, a jest bardzo ta rasa spolegliwa, co i raz też na psa, co i raz na nas. Szkoda, że nie mamy drugiej kamery. Kochani, ja normalnie widzę, że on jest tak spolegliwy, bo to jest charakterystyczna cecha tej rasy. Tylko normalnie jeden dźwięk, bez nawet gwizdka tego na szyi. Waruj. Popatrzcie, jakie zglebowanie. To jest... Ale halo, przereklamowałem cię. Waruj. Dobrze. One często, ta rasa, sam wstałeś, waruj, dobrze, siadł, dobrze, na przód biega. Były do zaganiania tych owiec, nawet pod nogi mi na początku przychodził i chciał zrobić tak, żebym to nie zatrzymać przed czymś, bo to już jest w instynkcie, w genach wdrukowane. Idziemy sobie dalej. Owieczka nasza została tam daleko, czyli koziołek. Dobrze, dobrze. No takim długowłosym to jest teraz bardziej ciepło niż krótkowłosym. O,
teraz tak chwilowo noskiem tam stuknął naprzód. Czy tam czasami jeszcze jakaś tam myszka, norniczka się nie plącze. No, ale to był dramat na początku. On na nie polował jak lisek. Robił takie specyficzne postawy, że zatrzymał się i czekaj, czekaj, czekaj. Tak dups, dosłownie, jak to się mówi, lis myszkuje. Nie wiem, czy takie słownictwo dla ludzi, co nie są związani z przyrodą i z łowiectwem i leśnictwem, czy jest znane. Ale ja wiem, że lis myszkuje. I on też właśnie za myszkami robi, to też robi jakby taką stójkę. No to spróbujemy teraz. Mamy około 100 metrów. Dobrze. Dobry pies. Zguba! I on teraz poszukuje zatraconej łowieczki w swojej mentalności, w swoim tym wszystkim. I będzie nawet zadowolony, jak jej nie znajdzie. A jak ją znajdzie, to ładnie przynosił. Troszeczkę ostatnio miał zaległości w nauce i pobłądził, ale może jest szansa. W tym momencie się odwracamy. Dobra, wraca, wraca, wraca z łowieczką, wraca, wraca z owieczką. A dlatego się odwracamy. Dlaczego się odwracamy? Naszymi pleckami. A dlatego pleckami się odwracamy, bo on widzi, że my nie rywalizujemy o łowieczkę. Frisbee. Dobrze, dostarczyłeś łowieczkę. Dobra, bestia. Frisbee powodowało, że... Co powodowało frisbee? Chęć zawłaszczenia frisbee na swoje tylko wyłączny użytek. I jeszcze było to, że frisbee ludzie rzucają jak dla wariata. A to nie jest najmłodszy pies. Ja go przekonałem, że waruj, nie tylko frisbee się liczy, ale liczy się również współpraca z przewodnikiem. Zostań. To było kiedyś nie do pojęcia. On by już to w locie chciał łapać. Ale ja się cieszę i mu gratuluję. Do was kiwam głową. Siad. Aport. I teraz są znowu tej łowieczki. O, ale już łowieczkę ma. No, brawo. Puść. No, Wachtelhund tutaj Anny ma lepszy ten aport. Proszę Państwa, one nie musiały kiedyś tak aportować jak psy niemieckie, myśliwskie, czeskie i tak dalej. Ale super, że możemy mu dać jakiś zamiennik. No przecież ja nie będę łowiec kupował teraz, żeby on był zadowolony, prawda? No, waruj. Bo nawet jakbym kupił, bo co? Jest gdzie? To przecież ci ludzie na trawniku waruj. Bo ci ludzie na polach mokotowskich w Warszawie, no nie będą mieli łowieczek. I znowu jest problem. Ślicznie, dobrze. Proszę Państwa, pies jest w trakcie, jak to mówię zawsze, szkolenia. Dobrze. Aport? Więc on jeszcze ma prawo popełniać mankamenty, to nie ma tak, że to jest perfektos. No pięknie, a jakbyś tak bliżej przyniósł tą łowieczkę? Zagnajcie ją! I to jest właśnie takie owczarkowate właśnie w tych. To może się położę koło tej łowieczki, będę ją tu cały czas obserwował. Tu bardzo ważna sprawa. Obym tylko nie zapomniał powiedzieć. Dobrze, o, pilnuję łowieczki. A my odchodzimy, odchodzimy. I teraz pies nie ma satysfakcji nagrodowej, się dziwi. No ale jak to, pilnowałem łowieczki. Ale ta łowieczka ma być tu, u Juchasa. Aport. Zguba. No zguba. No zguba. Zguba. Odwracamy się psychologicznie. Położył się, niech kamera go nagrywa. Gazdo, a widzicie, przecież łowiecka tam się pasie. Dobry. Jednak się dobrze zreflektował. O tym piesku trzeba koniecznie powiedzieć to prawdę całą, że najpierw go kupili jacyś państwo sobie, co myśleli, że piesek to jest pluszak. Nie wytrzymali z jego energią, nie wytrzymali z jego potrzebami i bodajże oddali go do schroniska, notabene, kochani. Z tego schroniska trafił do drugich ludzi. Drudzy ludzie polegli, bo nie rozumieli specyfiki psa zadaniowego. Psa, który
potrzebuje cały czas nie żyć w swoim świecie, w swoim bycie, tylko cały czas dostawać hasła naprzód od człowieka, gdzie zagonić, jak zagonić, czy pilnować, czy współpracować z innym psem tej rasy. Nie wytrzymali, bo traktowali go jak zwyczajnego Brytana z podwórkowego, wsiowego miejsca. Mimo że wieś bardzo lubię, bo na niej mieszkam, ale wiem, jak traktuje się psy na takich mniej więcej prowansjach. I dopiero ci trzeci osobnicy, kochani, których pozdrawiam, nazwiska nie pamiętam, jego właściciele obecni, go do mnie przywieźli. Dobry pies. No i od tamtej pory widzę, że pies ładne też robi postępy i cieszę się, że oni się nad nim zlitowali, ci ludzie. Dlatego ich pozdrawiam. Przekonany jestem, że zakończy się to naszym fajnym sukcesem. Najgorszą traumą, którą oni mieli z tym psem, to ciągnięcie i brak chodzenia przy nodze. Spróbujemy teraz po też skromnym czasie. No, muszę schować torebeczkę, to co zawsze mówię w programach, żeby nie było falo. Ale panie Jacku, pan też tak z przodu wziął torebeczkę. Nie, ja coś schował. Siadł. Dobrze. Czekaj, muszę to się przepiąć trochę. Siadł, dobrze. Noga. Zwróćcie uwagę. Noga. Że krzyczenie do psa 100 razy. Głośnym, agresywnym tonem. Nic nie da. Spokojne, rzekłbym flegmatyczne powiedzenie. Noga, skontrowane nadgarstkiem. Noga. Dać nagródkę za to, że wszedł ładnie. Nie ciągnął mnie jak worek siana. Ślicznie pochwalić. Noga. I znowu to działa. I będzie działało. Żadne kolczatki, żadne inne historie, zabobonne urządzenia XIX wieku nie przyniosą skutku, jak nie będziecie prawidłowo oddziaływali psychologicznie, a nie na zasadzie mam kolczatkę, będzie kuło, będzie kolało, kuło, to pies będzie chodził ładnie. Zapomnijcie. Noga. Więc reasumując dzisiejszy materiał, jeżeli ktoś chce zdolnego, super zadaniowego psa, tak, on gorąco, już mu tej zguby nie zrobię, bo mu zrobił aż do bramy, ale nie, za gorąco troszeczkę, czarny w dodatku, noga, to może takiego psa ja mu polecę, ale jeżeli będziesz kobietą, czy mężczyzną, czy rodziną traktowali jako tylko takiego z mózgu, z intelektualiów wyjałowionego, jak wyjałowiona gleba, bo patrzę teraz po rolniczemu, to nic z tego nie będzie, bo ten pies oszaleje, a wy razem z nim i potem do schronisk i tak dalej. Zastanawiajcie się, kochani, co chcecie. Nie macie czasu, nie macie pojęcia, nie macie pasji. Trudno. Bierzcie miksy, kundeleczki z 10 pokoleń wstecz. One nie mają potrzeb takich, aby tylko było jedzonko, aby tylko była woda i wyjść zrobić siku, kubkę i tak dalej, i tak dalej. I są szczęśliwe. Ale nie to. Bo co, bo ładne? Bo ojciec reproduktor ze Stanów Zjednoczonych? Bo moda? Nie. Są doskonałe, zarąbiste. Noga. Ale trzeba mieć, tak jak gazda, Juchas i każdy inny właściciel wielkich przestworzy, czy to w Nowej Zelandii, czy to w Anglii, nie wiadomo gdzie, czy w Polsce, musi mieć zadaniowość daną. Tak jak wędkarz jest nieszczęśliwy, kiedy mu żona wędki zabierze. Ale jak mu da te wędki? No on pojedzie na te ryby, ale wróci szczęśliwy do tej żony. Zrealizowanie się w swoich genach. No tak jest, proszę Państwa, przesłanie moje. Dobry piesulek, tak, dobrze, dobrze. No teraz puszczam Cię. No, naprzód biegaj. Proszę Państwa, widzicie, nie tylko uczelnia psa myśliwskiego wspiera, czy ratuje, czy jest na pieska też można, ja będę gadał. Wspiera, ratuje. Dawaj, chodź jeszcze. Promuje
Psy tylko myśliwskie? Nie. Naprzód. Biegaj. Tak, tak, dobrze. Zachęcamy jak zwykle do oglądalności, do polubień. Zbliżamy się już powolutku do 3000 subskrybentów, a to oznacza to, że będzie zlot. Jeszcze nie wiem na jakich warunkach, tylko zastanawiam się z moim pomocnikiem, który się zadeklarował pomocą Mateuszem od kamery Politańskim, żeby to było hulało w sieci. Zastanawiamy się, jak to zorganizować. Bo jak tam będzie, proszę Państwa, no tam do 15 osób, to ja we własnym zakresie, proszę bardzo, nie ma problemu, zrobię tak jakbym swoje imieniny czy urodziny i ja wszystko, strawy piękne, dobre truneczki, naleweczki zapewniam. Natomiast jeżeli byście chcieli być większą grupą, to też zapraszam, tylko musimy pomyśleć strategicznie, jak to zrobić. Pozdrawiam wszystkich z pleneru, z Anną, która jest uchachana, uśmiechnięta. Ja również też. Coś dodać może pani Anna chce? Ja nie mam mikrofonu. Tutaj już teraz mam. Nie, bardzo, bardzo fajnie się obserwowało właśnie tego pieska niemyśliwskiego, ale też się dowiedziałam więcej o tej rasie, bo nie znałam jakby ich predyspozycji, do czego są stworzone. I bardzo ciekawe to było dla mnie, także pouczające. To proszę pozdrowić też naszą publikę. Pozdrawiamy łapkami tego, łapki też do góry. No, czym chata bogata, cześć, na razie, pa.